Witam na kanale Góralski Ogród. Te osoby, które mnie oglądają, pewno pamiętają, jak cięłam winorośl, albo bardziej przymierzałam się do cięcia winorośli początkiem marca. Niestety nie udało mi się wykonać tego cięcia pod koniec lutego, a początkiem marca był już tak zwany płacz u łozy. Winogrona, winorośla puściły soki i nie można było w tamtym terminie przyciąć. Kolejne cięcie to jest cięcie sanitarne, które wykonujemy pod koniec maja. No i właśnie mamy taki czas, kiedy warto takie cięcie sanitarne wykonać. Nie ma tutaj już tego płaczu łozy. Widzimy też, które pędy nam się opuściły oraz pędy, na których widać już kwiatostan, tak jak na przykład tutaj. Tak więc wycinamy cienkie, suche patyki, suche łozy, które widać, że albo przemarzły, albo jeszcze się nie opuściły. Jeżeli ta łoza, ten pęd jest cienki lub po prostu nam przeszkadza w danym miejscu, to śmiało wycinamy. Jeżeli jest cienki, mniejsza grubość niż grubość ołówka, to również pozbywamy się takich cienkich pędów. One osłabiają nam winorośl i owoce będą drobniejsze. Może będzie ich więcej, ale będą drobne, dlatego warto się pozbyć tych cienkich pędów. W tym roku winorośl przemarzła na początku sezonu, już na początku sezonu dwa razy. Widać jeszcze, jak tutaj właśnie oglądacie ten film, że niektóre liście są takie właśnie suche. To właśnie od mrozu. Raz omroziło winorośl, jak były młode pędy opuszczone, pączki tak zwane. I drugi raz, kiedy już winorośl była bardziej opuszczona. Nie pokazuję Wam cięcia sanitarnego na działce pod lasem, ponieważ tam są młode winorośla, a takie cięcie sanitarne dotyczy starych winorośli lub ewentualnie, jeżeli zapomnieliście lub spóźniliście się z tym cięciem wczesnowiosennym, czy tam właśnie w tym okresie końcem lutego, na takim przedwiośniu, to warto właśnie to wykonać teraz, z tym, że cięcie takich trzyletnich winogron, młodych winorośli, tak? Trzyletnich winorośli tniemy inaczej. Ja tam w filmiku Wam podałam, pokazałam, jak tniemy takie młode winorośla, także jeżeli ktoś jest chętny, jest ciekawy tego tematu, to zapraszam na film, który będzie pod koniec tutaj widoczny, pod koniec tego filmu. Ja mam tego tutaj do cięcia naprawdę sporo. Te cienkie pędy, bardzo cienkie pędy przycinam przy samym rozwidleniu, natomiast te troszkę grubsze przycinam za drugim oczkiem, czasami dalej, w zależności jaka ta łoza jest długa. Jeżeli jest blisko tego rozwidlenia, to tak jak mówiłam, przycinam na dwa oczka. Jeżeli jest cienka, to przycinam za ostatnim opuszczonym oczkiem. Mniej więcej w ten sposób, chociaż niektóre tutaj przycinałam troszeczkę bliżej, pozbywając się jakiejś tej części, która po prostu przeszkadzała, bo jest to bardzo stara winorośl, która jest mocno rozbudowana. Nie prowadziłam jej tak, jak się powinno prowadzić. Rosła sobie troszkę na dziko. Przycinało się ją tylko wtedy, kiedy po prostu rozrastała się za bardzo. No i też tą winorośl, kolejne cięcie, które będzie, to będzie takie już cięcie związane z uporządkowaniem, powiedzmy,
z okiełznaniem tej winorośli, żeby ona za bardzo się nie rozrastała na boki. Najbardziej zależy nam na owocach, na winogronach, z których co roku robimy wino. Natomiast tamten rok, tamten sezon był nieudany i wina nie było. Robimy już wino 4 lata, bodajże już 4 lata będzie. I z każdym rokiem człowiek zdobywa nowe doświadczenie. Między innymi właśnie jak prowadzić winorośl, by owoce były dorodne i żeby potem wino było wspaniałe. Chociaż dużo to zależy od sezonu, od tego właśnie, czy mamy słoneczne lato, czy nie. Podobno niektórzy są w stanie właśnie na podstawie wina powiedzieć, jakie było lato w tym sezonie, kiedy te winogrona były zbierane. Zobaczcie jeszcze właśnie, jak przycinam przy samej ziemi te najstarsze łozy, gdzie tutaj jest naprawdę gęsto. Dobrze jest przyciąć, tak jak Wam mówiłam, za drugim oczkiem w większości te gałęzie, ale takie cięcie się robi właśnie końcem lutego. Natomiast teraz robimy to cięcie sanitarne, czyli wybieramy te gałązki, które chcemy przyciąć, chcemy się ich pozbyć na podstawie takiego właśnie, czy one są zdrowe, czy się opuściły, czy są odpowiedniej grubości. Dlatego to cięcie nazywa się cięcie sanitarne. To by było dzisiaj na tyle. Zachęcam Was do subskrypcji i pozdrawiam serdecznie. Ha ha!